Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony, kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia. A Pan to usłyszał i zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem, jak śniegiem, i była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni. Czwarta Księga Mojżeszowa, 12 od 1 do 2 i 9, 10 i 15 werset. W relacji Mojżesza z niewiastą kuszytką zobrazowana jest tajemnica Słowa Bożego dotycząca związku Kościoła z Chrystusem. Wroga postawa Aarona i Miriam stawia tę sprawę w szczególnym świetle. Nieograniczone działanie łaski wywołuje sprzeciw ze strony ludzi posiadających pewne przyrodzone przywileje. Z Nowego Testamentu wiemy, że to właśnie fakt, iż łaska Boża miała objąć również narody pogańskie, spotkał się z dziką nienawiścią Żydów. Nie chcieli o tym słyszeć. Rzymian 11 porusza ten temat. Czytamy tam odnoszące się do pogan słowa: byliście niegdyś nieposłuszni Bogu, a teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa. Tak i oni, teraz gdy wy dostępujecie miłosierdzia, stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili. Werset ten jest odbiciem historii Mojżesza. Najpierw widzimy Mojżesza przychodzącego do swych rodaków, którzy go jednak odrzucają. Bóg wykorzystał suwerennie to zdarzenie, aby okazać łaskę całkiem obcej osobie. W czasie odrzucenia Mojżesza zawarł związek małżeński. W czasie odrzucenia Mojżesz zawarł związek małżeński z poganką. To tej relacji przeciwstawiają się Aaron i Miriam. Ich sprzeciw ściąga na nich sąd Boży. Miriam dotyka zaraza trądu. Jest pogrążoną w stanie nędzy, nieczystą osobą, godną pożałowania i miłosierdzia, którego też dostępuje poprzez stawiennictwo tego, któremu tak gorzko się sprzeciwiała. Obraz ten zgadza się w najdrobniejszych szczegółach z nauką Nowego Testamentu. Żydzi nie uwierzyli w prawdę o ułaskawieniu pogan, dlatego też przyszedł na nich sprawiedliwy gniew Boży. Niemniej jednak później, podobnie jak poganie, zostaną na powrót sprowadzeni na grunt łaski. Jest to dla nich upokarzające, jako że starali się zachować swą pozycję na gruncie obietnicy i narodowych przywilejów. Wydaloną poza obóz Miriam możemy postrzegać jako obraz obecnego Izraela. Izrael jest tymczasowo odsunięty na bok z powodu swego nieprzejednanego sprzeciwu wobec Bożych zamysłów łaski względem pogan. Gdy minie 7 dni, w cudzysłowie 7 dni, obrazowe 7 dni, na podstawie nieograniczonej łaski, której doświadczy dzięki wstawiennictwu Chrystusa, ten Izrael, stary Izrael, przeżyje jako resztka duchową odnowę. Wtedy Miriam i Aaron zaczęli wypowiadać się przeciw Mojżeszowi z powodu żony kuszytki, którą pojął, gdyż pojął za żonę kuszytkę. I mówili, czy tylko przez Mojżesza przemawiał Pan, czy także przez nas nie przemawia, a Pan to usłyszał. I zapłonął gniew Pana przeciwko nim i odszedł. A zaledwie ustąpił obłok z nad namiotu, oto Miriam okryła się trądem jak śniegiem. I była Miriam wyłączona z obozu przez 7 dni. Czwarta Księga Mojżeszowa, 12:1.